Znajdź 5 pierwszych niezerowych wyrazów rozwinięcia Maclaurena funkcji f od x równa się x do trzeciej cosinus x kwadrat. Czyli może zacznijmy od przypomnienia, co to jest rozwinięcie Maclaurena. No to jest wzór Maclaurena, to jest szczególny przypadek wzoru Taylora w zerze, czyli to ten x0 jest 0, czyli funkcję f, która spełnia odpowiednie warunki, jest dostatecznie dużo razy różniczkowana, przybliżamy wielomianem, no właśnie, który jest wyznaczony przez wartości funkcji w zerze i jej pochodnych, czyli to jest f od zera plus, czyli wartość, potem jest pierwsza pochodna w zerze razy x, potem jest druga pochodna w zerze razy x kwadrat przez 2 silnia, no tyle, ile nam potrzeba, powiedzmy, że chcemy mieć wielomian rzędu n, czyli kończy się to na n tej pochodnej w zerze przez n silnia x do n tej. No i tu jest reszta, prawda? Czyli to jest ta rzecz tutaj dotąd, prawda? Nazywa się, czyli to jest wielomian w x, prawda? Aż dotąd. To jest wielomian Maclaurena rzędu n dla funkcji f. No i ponieważ funkcja f, jeżeli nie jest wielomianem, no to nie ma równości, występuje pewna reszta. O tym było w odpowiednich filmach o wzorze Taylora i Maclaurena. Czyli co? Czyli żeby znaleźć 5 pierwszych niezerowych wyrazów, no to trzeba policzyć ileś pochodnych tej funkcji w zerze. No co najmniej 4, no chyba, że ta któreś z tych pochodnych są 0, wobec tego trzeba będzie policzyć więcej. No więc zobaczmy, jak to będzie w naszym przypadku. U nas mamy co? F od zera już jest 0, więc na pewno będzie trzeba co najmniej 5 pochodnych policzyć. No to może policzmy pierwszą pochodną, f' od x. No to jest iloczyn, czyli tak jest 3x kwadrat cosinus x kwadrat plus x do trzeciej i teraz pochodna cosinus x kwadrat to jest minus sinus x kwadrat razy 2x. Tak? No to jeszcze napiszmy. No, widać, że nie wygląda to zbyt przyjemnie. 3x kwadrat cosinus x kwadrat minus 2x do czwartej sinus x kwadrat. No, możemy też zauważyć, że pierwsza pochodna w zerze też jest 0. No, czyli co najmniej 5 pochodnych trzeba będzie policzyć. Teraz nie wygląda to zachęcająco i rzeczywiście jest to dosyć skomplikowane. Ja tu policzyłem kilka pochodnych, żeby zobaczyć, że to wyrażenie robi się bardzo szybko skomplikowane i te pochodne się robią, że nie jest to najlepszy sposób, żeby bezpośrednio próbować zastosować wzór Maclaurena. Czyli tak, to jest pierwsza pochodna. Ona w zerze jest 0. Druga pochodna jest tutaj dana. Ona w zerze również jest 0, czyli to nam zwiększa konieczność liczenia pochodnych o 1. Trzecia pochodna, no, jest jakaś dana takim wzorem. Ona w zerze już jest różna od 0, prawda? Czyli, bo tu jest 6 razy 1. Trzecia pochodna w zerze jest 6. I teraz tak, no, widać, że te pochodne zawsze będą takiego rodzaju, że to będzie pewien wielomian od x razy cosinus x kwadrat, potem inny wielomian od x sinus x kwadrat. No, czy te wielomiany pewnie spełniają jakąś regułę, ale tego nie widać. Wygląda to na dosyć skomplikowane zagadnienie. No i powstaje pytanie, czy nie ma prostszego sposobu. No i jest prostszy sposób i o tym właśnie jest ten film. Mianowicie pomysł polega na wykorzystaniu wzoru Maclaurena, czy też rozwinięcia funkcji cosinus x w szereg. Więc może tutaj ja przypomnę rozwinięcie cosinus x w szereg. Jest to dosyć ważne i dosyć łatwe rozwinięcie, wobec tego warto je pamiętać. I jak się je zobaczy kilka razy, to łatwiej go zapamiętać, więc ja może to zapiszę. To jest tak, suma od n równego 0 do nieskończoności minus 1 do n tej x do potęgi 2n przez 2n silnie. To jest cosinus x, no i może wypiszmy kilka pierwszych wyrazów, czyli to jest 1 minus x kwadrat przez 2 silnia plus x do czwartej przez 4 silnia minus x do szóstej przez 6 silnia. No my tu będziemy potrzebować 5, więc może jeszcze wypiszę plus x do ósmej przez 8 silnia i dalsze wyrazy. Dobrze, to jest cosinus x. No u nas jest cosinus x kwadrat.
to jak wygląda rozwinięcie funkcji cosinus x kwadrat? No, w miejsce, prawda, ta funkcja to jest w miejsce x, tutaj trzeba podstawić x kwadrat. Prawda? Czyli cosinus x kwadrat, prawda? Cosinus x kwadrat, dostaniemy rozwinięcie cosinus x kwadrat, jeżeli w tym wzorze, tutaj, w miejsce x podstawimy x kwadrat. Czyli to będzie tak, 1 minus no, x kwadrat do kwadratu, czyli pojawi nam się x do czwartej przez 2 silnia, plus x kwadrat do czwartej, czyli x do ósmej przez 4 silnia, minus x kwadrat do szóstej, czyli x do 12 przez 6 silnia i plus x kwadrat do 8, czyli x do 16 przez 8 silnia plus wyrazy wyższego rzędu. Czyli to jest rozwinięcie cosinus x kwadrat. No a nas interesuje rozwinięcie x do trzeciej razy cosinus x kwadrat. No to skoro cosinus x kwadrat ma takie rozwinięcie w szereg, no to trzeba każdy wyraz tego szeregu pomnożyć przez x do trzeciej i dostaniemy rozwinięcie funkcji cos x do trzeciej cosinus x kwadrat. Czyli z dokładnością znowuż pierwszych 5 niezerowych wyrazów to będzie tak. X do trzeciej razy 1 minus x do czwartej przez 2 silnia plus x do ósmej przez 4 silnia minus x do 12 przez 6 silnia, plus x do 16 przez 8 silnia, no i to równa się x do trzeciej minus x do 7 przez 2 silnia, plus x do 11 przez 4 silnia, minus x do 15 przez 6 silnia, i plus x do 19 przez 8 silnia. I to jest pierwszych 5 niezerowych wyrazów rozwinięcia funkcji x do trzeciej cosinus x kwadrat w szereg Maclaurena. Teraz popatrzmy jeszcze raz na wzór Taylora, czy też wzór Maclaurena. Te niezerowe wyrazy to są te pochodne, które są niezerowe w zerze. No my już wiemy tutaj, jak zaczęliśmy liczyć, że zarówno funkcja, jak i pierwsza pochodna były zero. Druga pochodna, którą tutaj ja pracowicie policzyłem, w zerze też jest zero. I pierwszą niezerową pochodną jest trzecia pochodna, która trzecia pochodna w zerze jest 6, która się dzieli przez 6, 3 silnia, czyli 6. Czyli wyraz, ten rozwinięcie zaczyna się od x do trzeciej ze współczynnikiem 1, prawda? Bo jest 6 przez 3 silnia, czyli 1. Gdybyśmy liczyli dalej, następna niezerowa pochodna, okazuje się, że następna niezerowa pochodna w zerze tej funkcji to jest dopiero siódma pochodna. No jeżeli chcemy mieć 5 niezerowych wyrazów, musielibyśmy doliczyć aż do potęgi x do 19. Tak? Piąta niezerowa pochodna, piąty niezerowy wyraz to jest x do 19. Zatem to jest 19 pochodna, pochodna 19 pochodna w zerze tej funkcji. No skoro trzecia wygląda tak, to możemy sobie wyobrazić, jak wygląda 19. Myślę, że byłoby to kilka godzin pracy i mnóstwo naprawdę okazji do błędów. No może nie kilka godzin, może godzina pracy i mnóstwo okazji do błędów. Także ten sposób tutaj jest dużo szybszy, jak widać, i bardzo często stosowany, prawda? Że można rozwijać funkcje w szeregi, no nie korzystając z wzorów Maclaurena, ale wykorzystując znane rozwinięcie, prawda? Tak jak tutaj. Skoro cosinus x znamy rozwinięcie cosinusa, to w praktyce znamy również rozwinięcie cosinus x kwadrat. Również stosowanie wzoru Maclaurena dla funkcji cosinus x kwadrat również by nam przysporzyło sporo kłopotów, bo też by nie było takie oczywiste, prawda? Natomiast w miejsce x w rozwinięciu cosinus wstawiamy x kwadrat, mamy rozwinięcie cosinus x kwadrat. Mnożąc to z kolei przez x do trzeciej, mamy rozwinięcie takiej funkcji x do trzeciej cosinus x kwadrat. No oczywiście, gdyby było na przykład zamiast x do trzeciej x do siódmej, prawda, to rozwinięcie zaczynałoby się od x do siódmej. Czyli pierwsza nieznikająca pochodna byłaby dopiero siódmą pochodną. To znaczy, że jak sobie wyobrazimy problem rozwinięcia x do siódmej cosinus x kwadrat pierwszych, albo x do siódmej cosinus x do trzeciej, prawda, no to widać, że to
z dokładnością 5 niezerowych wyrazów, no to ta pochodna tutaj byłaby jeszcze wyższego rzędu, no i w praktyce, korzystając z wzoru Maclaurena, byłoby to no, ręcznie, za pomocą ręcznych rachunków, no niemalże niemożliwe.